Proszę teraz o zadanie pytania pana posła Czesława Hoca. Dziękuję, panie marszałku. Szczepionki i antybiotyki są uważane za największe osiągnięcie cywilizacji w walce z chorobami. Szczepionki wynaleziono ponad 200 lat temu. Od tamtego czasu uratowało setki milionów istnień ludzkich, ocalały miliony od trwałego kalectwa i cierpienia. Kapitalnym przykładem jest światowe wyeliminowanie ospy prawdziwej, czy to jest systemowe ograniczenie polio, czyli choroby Heinego i Medyna, dyfterytu, czyli błonicy, gruźlicy, krztuśca i tak dalej. Szczepionki to najpotężniejszy współczesny oręż zapobiegania groźnych chorób zakaźnych. To inwestycja w zdrowie. W wojnie z wirusem SARS-CoV-2 to realna nadzieja całego świata na jego wyeliminowanie i powrotu do normalności. W Polsce Narodowy Program Szczepień entuzjastycznie przyspiesza. Od niego zależy szybki powrót do normalności. Dotąd wykonano ponad 7 milionów 970 tysięcy szczepień. Pierwszą dawką zaszczepiono ponad 5 milionów 830 tysięcy osób, a drugą dawką już ponad 2 milionów 130 tysięcy osób. Trwa rejestracja kolejnych roczników na szczepienia. Powstają punkty szczepień powszechnych. Poszerzyliśmy listę zawodów z uprawnieniami w zakresie kwalifikacji i wykonywania szczepień przeciwko COVID-19. Uprościliśmy procedury. Do końca kwietnia zaszczepimy wszystkie chętne osoby powyżej 60 roku życia. Planuje się 20 milionów wykonanych szczepień do końca drugiego kwartału. Rząd zapewnia finansowanie zarówno procesu szczepień, jak i zakupu szczepionek. Jednakże, panie ministrze, stale się pojawiają informacje, najczęściej nieoficjalne, ale dość niepokojące opinię publiczną w zakresie bezpieczeństwa stosowania szczepionek przeciw COVID-19. Ostatnia konferencja Europejskiej Agencji Leków w sprawie szczepionki AstraZeneca jest tego dowodem. Więc, panie ministrze, jak jest w istocie? Jakie są aktualne dane w aspekcie niepożądanych odczynów poszczepiennych? Krótko mówiąc, czy szczepionki są bezpieczne? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania pana ministra Waldemara Kraskę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie pośle, rzeczywiście każda szczepionka, która jest używana w kraju, nie tylko u nas, ale na całym świecie, może dawać tak zwane niepożądane odczyny poszczepienne. I to jest naprawdę szczegółowo analizowane i badanie. Wiele niejasności powstaje rzeczywiście ostatnio wokół szczepionki AstraZeneca, ale ja postaram się ją porównać z pozostałymi szczepionkami, które są w Polsce w tej chwili używane, czyli to są szczepionki firmy Pfizer i firmy Moderny. Na dzień dzisiejszy szczepionką AstraZeneca w Polsce zostało zaszczepionych 1 900 000 Polaków. Niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce AstraZeneca odnotowaliśmy 0,18% przypadków. Szczególnie ważne jest to, że większość, przeważająca większość, bo na 3057 przypadków odczynów poszczepiennych w przypadku szczepionki AstraZeneca, tych łagodnych, czyli to są na ból po wkuciu szczepionki, po podaniu szczepionki, obrzęk lub zaczerwienienie w miejscu wkucia, to jest 2708 takich przypadków. Także przeanalizowaliśmy, czy to jest różnie w różnych regionach naszego kraju, te powikłania występują poszczepienne, te odczyny. Właściwie w tej chwili nie mamy różnic, te odczyny poszczepienne są tutaj jakby w porównywalnych, porównywalnie w całym kraju występują w jednakowym stopniu. Jeżeli to się tyczy szczepionki Pfizera, szczepionki, którą w tej chwili w Polsce zostało zaszczepionych 5,8 miliona Polaków, tych powikłań, tak zwanych odczynów poszczepiennych było 2576. Z tego tych o przebiegu łagodnym 2078, czyli widzimy, że tych odczynów bardzo łagodnych zawsze jest bardzo dużo i one zdecydowanie przeważają nad tymi odczynami gorszymi. Jeżeli mówimy o szczepionce Moderny, firmy Moderna, tych szczepionek jest stosunkowo mało w Polsce używanych, bo w tej chwili zostało zaszczepione szczepionką Moderny 530 tysięcy Polaków. Tych odczynów poszczepiennych
Zanotowaliśmy w tej chwili 183, to są łagodne, a ogólnie 218. Proszę Państwa, przy tak masowych ilościach wykonanych szczepień zawsze będą się pojawiały jakieś objawy niepożądane, ale naprawdę, jeżeli byśmy zważyli korzyści, jakie wynikają z przeprowadzonych szczepień, jaka jest korzyść dla pacjenta, szczególnie teraz w pandemii koronawirusa, w zabezpieczeniu przed ciężkim przebiegiem, a także zabezpieczenie przed ewentualnym zgonem, myślę, że te korzyści zdecydowanie przewyższają ewentualne powikłania poszczepienne, więc myślę, że tak jak zawsze zachęcamy Polaków do masowego szczepienia, bo to jest chyba jedyna droga, byśmy z tej pandemii koronawirusowej wyszli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu ministrowi.